To jest Wieczór WTK. Ja nazywam się Szymon Kozłowski. Witam Państwa ponownie. Witam serdecznie. Lech Poznań przez 100 lat istnienia miał w swoim składzie wielu wybitnych zawodników. Nasz dzisiejszy gość reprezentował Lecha Poznań w latach od 1977 do 1983 i zdobył z Lechem Puchar Polski w 1982 i tytuł Mistrza Polski w 1983 roku. Grał przeciwko Diego Armando Maradonie, który strzelił mu bramkę. I to właśnie on jest dziś Państwa i moim gościem, gościem Wieczoru WTK, Piotr Mowlik. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam telewizorów, a szczególnie w takim szczególnym okresie kibiców Lecha. Dokładnie tak. Stulecie Lecha Poznań już najbliższy weekend, stulecie Lecha Poznań już najbliższą sobotę. No i właśnie z tej okazji rozmawiamy z naszym wyjątkowym gościem, panie Piotrze. Ale na początek muszę zapytać właśnie o tę niezwykłą rzecz. Proszę opowiedzieć o tej bramce, którą strzelił panu Maradona. Jako bramkarz, no nie lubię się chwalić w cudzysłowie tym, że puszczałem bramki. No ale zdarzyło się to kiedyś, bo to wtedy Maradona był wschodzącą gwiazdą. I tu muszę powiedzieć, że trochę mnie zaskoczył tym uderzeniem. Bo to, co sobie przypominam, kilkadziesiąt, prawie 70 tysięcy ludzi. I ustawiałem mur, no i nikt mnie nie słyszał. Sami się koledzy przyznali. I właśnie niecałe pół metra przesunięcia muru zadecydowało o tym, że podbiegł młody Maradona i lewą nogą wkręcił obok muru przy słupku. Także dzisiaj mogę powiedzieć, że bramka z rzutu wolnego to na 90% mogę powiedzieć moje winy. Ale za chwilę widzowie prawdopodobnie zobaczą tę bramkę, bo mamy ją tutaj przygotowaną. Mam nadzieję, że nam na to technika pozwoli. Ale jest to na pewno niezwykłe wydarzenie, no, wiedząc zresztą, jak później potoczyła się kariera Diego Armando Maradony. Panie Piotrze, jak to się stało, że Piotr Mowlik w roku 1977 trafił z Legii Warszawa do Lecha Poznań? No to jest krótka i długa historia, bo trzeba zaznaczyć, że zaczynałem jako wojskowy w Legii. Dobrze mi szło, załapałem się do pierwszego zespołu. No, wszyscy mówią, że wygryzłem w zespole samego Jasia Tomaszewskiego. Ale po olimpiadzie musiałem wyjechać, bo to był taki rozkaz, bo byłem wojskowym. Następnego dnia zaraz musiałem wyjechać z drużyną do Egiptu i tam odniosłem dosyć poważną kontuzję. Ja byłem młody bramkarz, bo tu 20-paroletni. Znaczy nie zdawałem sobie sprawy z tego, że jaka to jest poważna kontuzja, bo zawsze mówię kontuzja kontuzją, ale wszystko można, mogę powiedzieć, wyleczyć. I to było też, jak ktoś mówi, takim powodem do tego, że dostałem zielone światełko na zgodę na wyjazd z Warszawy, gdyż uznali już mnie, że po tej kontuzji już ze mnie nic nie będzie, mogę tak powiedzieć. I później, mogę powiedzieć, znaczy to opatrzność czuwała, bo akurat przeprowadzka z Warszawy do Poznania pokazała wszystkim niedowiarkom, że kontuzja kontuzją, ale moja ambicja nie pozwalała na to, żebym zaraz przestał uprawiać sport, tym bardziej, że dopiero Jak ja mówię, byłem młody, zaczynałem w to się bawić, można powiedzieć. I może za dużo nie będę mówić, tylko powiem, że był słynny doktor Soroczko w tamtym czasie. On był i lekarzem Legii, i reprezentacji Polski. I zawsze później, jak się spotykaliśmy, to mówi: zobacz, Piotrek, jak to medycyna może się czasami pomylić. No, skutki kontuzji z tamtych lat, no to trochę teraz odczuwam. Ale nie zamieniłbym tego okresu nawet na to, że no jakby powiedzieć, to inne finanse. Tam to grało się nie tylko dla siebie, ale dla kibiców. A teraz to można powiedzieć, że to są trochę inne czasy. Tak. I mogę powiedzieć, że to przejście moje to z Warszawy do Poznania to był strzał w dziesiątkę. To nie tylko przez to, że sobie ułożyłem życie tu z Wielkopolską, ale i sportowo odniosłem chyba największe sukcesy. Bo do tych, co wspomniałeś, Szymek, jeszcze muszę dodać taką osobistą, ale przy pomocy zespołu, taką osobistą, osobisty sukces.
Mam złote buty za sezon 79-80, czyli to jest nagroda przyznawana z katowickiego sportu dla najrówniej grającego piłkarza przez cały sezon. I to mi się udało wyprzedzić wszelkie sławy naszej piłki i to już jako zawodnik Lecha z drużyną świętowałem. Ja osobiście, a zespół na pewno też był zadowolony, że przyczynił się do tego, że zdobyłem złote buty. Wielkie gratulacje i oczywiście jesteśmy bardzo dumni, my jako kibice Lecha Poznań, że taki piłkarz grał w barwach Lecha, miał także złote buty. No obejrzeliśmy przed chwilą właśnie tą bramkę, którą Maradona strzelił, ale ja także chcę porozmawiać o czymś niezwykle ważnym. Debiut Lecha Poznań w europejskich pucharach ze zespołem MSV Duisburg. Debiut w zielonych strojach. Czy to prawda, panie Piotrze, że Lech pożyczył stroje od Warty Poznań i przed meczem przyszywano herb Lecha na herb Warty? To się zgadza, bo to akurat takie przepisy, jakie były, że właśnie gospodarze mieli podobne stroje i my musieliśmy się do tego jakoś ustosunkować i w ostatniej chwili kierownik Jankowski załatwiał z Wartą i emblematy Warty były zakrywane naszymi emblematami. Niesamowite to jest naprawdę. Tych historii ma pan na pewno bardzo dużo, moglibyśmy w nieskończoność rozmawiać. A który mecz w barwach Lecha wspomina pan najbardziej? No ja myślę, że to pierwsze to akurat wspomniałeś świętowanie pierwszego zdobycia Pucharu Polski i pierwszego mistrzostwa. I praktycznie wszystkie mecze były w barwach Lecha, to było coś, tym bardziej, że nawet na kameralnym stadionie Dębca, później stadion Warty, no i Bułgarska, to było coś grać przy kilkudziesięciu tysiącach kibicach. To zawsze było jakieś mobilizujące. Tak jest. Pan grał w Lechu Poznań, a później także pana syn Mariusz przywdziewał kolejowe barwy i Mariusz, podobnie jak pan, reprezentował Polskę w piłce nożnej. Tak, zaliczył jeden występ i to akurat przeciwko bardzo dobremu zespołowi USA. On debiutował razem z Borucem i to... Ja myślę, że udany debiut, bo na ziemi amerykańskiej 1-1, bardzo dobry wynik. Tak, i na koniec muszę zapytać pana, jako człowieka związanego z Lechem Poznań, czy według pana Lech zdobędzie tytuł mistrza Polski w tym jakże ważnym jubileuszowym sezonie? No, ja już wcześniej się wypowiadałem na to, że wypadałoby, aby ten taki jubileusz uświetnić czymś i najlepiej... Ja mówiłem mistrzostwem. No niektórzy wspominali o dublecie, ale ja mówię, mistrzostwo to chyba troszeczkę wyżej cenię od pucharu. I Lech jest na najlepszej drodze ku temu, żeby to zrealizować. Chociaż troszeczkę teraz obecnie mam mały dołek punktowy, ale jeszcze jest troszeczkę parę spotkań, gdzie tam nawet zespoły już i z Pogonią i z Rakowem już jest po meczach Lech, także on między sobą te zespoły będą grały jeszcze i z Legią, która powolutku się zaczyna budzić. I myślę, że Lech zrealizuje swoje plany i wyskoczy na pozycję lidera i to zostanie do końca tych rozgrywek. I niech tak będzie. Pan Piotr Mowlik, były piłkarz Lecha Poznań, był państwa i moim gościem. Panie Piotrze, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję, jeszcze raz pozdrawiam. Do widzenia. Do widzenia. Zapraszam na 19:50. Będzie z nami Wiktoria, Ukrainka mieszkająca w Polsce. Już za chwilę Paula Borowska i pełne wydanie Pulsu Dnia.